Hej, hej. To co, obejrzymy sobie nowy trailer Bad Batch, serial Bad Batch opowiadający o oddziale Clone Force 99, którego mieliśmy okazję poznać w 7. sezonie Clone Wars. No teraz ten oddział doczekał się swojego własnego serialu i premiera tego serialu będzie 4 maja. Z ciekawych informacji jeszcze, zanim zaczniemy, to dodam, że pierwszy odcinek, właśnie ten 4 maja tego serialu, ma trwać 70 minut, więc jak na serial i to jeszcze kres skówkowy serial, no, wygląda na to, że jest raczej długi, więc będziemy w ten sposób świętować właśnie 4 maja, święto Gwiezdnych Wojen. Oczywiście serial dostępny na Disney+. Wiem, Disney+ nie ma w Polsce, nad czym boleję, natomiast coraz więcej dociera plotek, może w ogóle zrobię o tym osobny materiał, coraz więcej plotek dociera o tym, że no, Disney+ już w 2020 roku ma być w Polsce, więc zobaczymy. I co? I obejrzymy sobie szybciutko ten trailer. Trailer serialu, który ma być kontynuacją też niektórych wątków z Clone Wars, więc myślę, że bardzo wielu z was na niego czeka. O ile sam Clone Force 99 z 7. sezonu Wojen Klonów to nie był wasz ulubiony wątek, no bo to jednak wolimy, prawda, jak Clone Wars się koncentruje na przykład na Asoce, no to jakby fajnie, że dostajemy kolejny serial. Dwa słowa na temat tego traileru oczywiście będzie po obejrzeniu, natomiast nie wiem, czy nie zrobię osobnego filmiku z analizą, bo tam się jednak dużo dzieje i dużo teorii można wyciągnąć, więc no dobra, to co, to nie będę gadał, oglądamy. 2 minutki ma ten trailer. Tarkin. Potrafią więcej niż armia. I on oczywiście ten... Jak on się nazywał? Ten duży? Ten duży? Jak on się nazywał? Echo będzie. Wrecker, tak. On się nazywa Wrecker. I want Clone Force 99 found and wiped out. The galaxy is a dangerous place to be. No i Fennec Shand, znana z Mandalorianina między innymi. What do you say, kid? You want to come with us? How can I help? The Clone Wars. Oj, Rex, czy to jest Rex? You can either adapt and survive. Die with the past. The decision is yours. We do what we do. Strap in, kid. Okay. Niezłe to było, niezłe. Kilka rzeczy, zapauzuję może, kilka rzeczy mnie niepokoi, między innymi ten dzieciak mnie troszkę niepokoi, no bo co, dzieciak dołącza do oddziału wojskowego, no to jest dziwne, ale mam kilka pomysłów, kto to może być i dlaczego tak naprawdę dołącza do Clone Force 99, do Bad Batch, także przedstawię je może w osobnym filmiku. Właśnie z jakąś taką analizą tego trailera. Słuchajcie, fajne to jest. To jest fajne, bo widać dużo akcji. Widać właśnie to rodzące się imperium. Widzimy na przykład klony, które już są w białych zbrojach, czyli coraz bardziej przypominają szturmowców, ale jeszcze gdzieś tam ten, prawda, sznyt kształtu hełmu przypomina jeszcze klony. Mamy najwyraźniej widzimy Rexa,
Widzimy właśnie Tarkina, który sprawdza najprawdopodobniej, czy Clone Force 99 to jest dobra ekipa, żeby im na przykład, nie wiem, powierzyć jakieś zadanie. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. I mamy... wygląda mi to na to, że właśnie Bad Batch się buntuje i nie wiem, najpierw wykonuje jakąś misję dla rodzącego się Imperium, a potem coś dzieje się takiego, że postanawiają się już jakby ostatecznie od Imperium odwrócić. Nie wiem, czy te klony ze względu na swoje tam, no bo wiecie, Bad Batch, no to są jakoś tam klony z pewnymi mutacjami. Czy one nie mają tych chipów, czy te chipy nie działają, czy coś. W każdym razie widać, że jakby kreatywnie podejmują decyzje i być może się właśnie z tego względu postanawiają w pewnym momencie odwrócić od Imperium, od rodzącego się Imperium. Dużo akcji, dużo strzelania. Myślę, że to jest to, na co bardzo czekamy. No dobrze, to ja już nie gadam dłużej, przygotuję sobie to, obejrzę jeszcze parę razy i tak naprawdę przygotuję jakąś taką krótką analizę, czy może jakieś kilka takich moich, wiecie, myśli nieuczesanych na temat tego trailera. A tymczasem ja wam bardzo, bardzo dziękuję. Uśmiechajcie się, uważajcie na siebie, szanujcie siebie nawzajem i niech moc będzie z wami. Do zobaczenia w kolejnym filmie na kanale Biblioteki Osus. Trzymajcie się. Pa, pa.